Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Ja witam Was serdecznie, a przed nami Roxanne Cube Babe, czyli najciekawsze urządzenie, jakie od dawien dawna wpadło w moje ręce. A czym tak naprawdę jest to urządzenie? Już Wam o tym powiem. Po pierwsze jest interfejsem, po drugie jest ładowarką impulsów, po trzecie jest multi-efektem, który zawiera na swoim pokładzie reverb, delay z feedbackiem oraz czasem odbić, posiada chorus, flanger, posiada 9 symulacji wzmacniaczy, od Marshalli, przez Messy, przez Fendera, bardzo dobrej jakości i przede wszystkim posiada dodatkowo Bluetooth, którym możemy połączyć się z urządzeniem zewnętrznym, sobie nagrywać bądź odpalać pod pół playbacki tutaj. Jest ładowane akumulatorowo, czyli jeżeli naładujemy go ładowarką, to urządzenie jest po prostu w takiej formie, bez żadnych kabelków dodatkowych na stanę jak znalazł. Dodatkowo jest tunerem i możemy grać, wykorzystując tylko konkretne sekcje, jakie chcemy. Tak jak wspomniałem wcześniej, urządzenie posiada ładowarkę impulsów, dzięki której możemy grać śmiało w linię, zaimportować tutaj swoje impulsy, jakie tylko chcemy. Oczywiście urządzenie posiada w swoim zestawie i impulsy Messy, i 4x12, i 1x8, 1x10 Fendera, posiada paczki Marshalla. Tu wszystko w tym urządzeniu jest. Jeżeli pobierzemy sobie ze strony soft do ładowania impulsów, wtedy będziemy mogli i ładować impulsy, i zapisywać presety, które tutaj mamy. Bardzo prosta obsługa, o tym już za chwilę. Jak widzicie, urządzenie składa się właśnie z wielu gałeczek, z zawodowej jakości switchy. Każda gałka odpowiada za coś innego. Volume, w tym momencie podgłoszenie. Oczywiście mamy ładowarkę impulsów, można ich załadować 9. Tutaj jest to wszystko skokowe. Mamy reverb, mamy mix do delaya, feedback do delaya i czas do delaya. Mamy modulację. Jeżeli pokręcimy w moje prawo, wtedy mamy chorus. Im bardziej będziemy kręcić go w dół, tym bardziej będzie on natężony. I to samo dotyczy flangera. Im bardziej w dół, tym bardziej natężony. Po środku efekt jest wyłączony. Mamy również tutaj sekcję preampu, która składa się z różnych typów właśnie tych preampów, które tutaj są, razem z impulsami oszałamiająco dobrze grają. Posiadamy gain i tone. Ogólnie możemy zapisać sobie 3 presety, jeżeli chcemy grać na presetach, czyli na przykład czysty, on będzie się nam świecił na zielono. Tutaj będziemy mieć na przykład niebieski, jakiś crunchowy, bądź przesterowany, jakiś mocniejszy riff, a tu na przykład do solówek piękne brzmienie. Wszelkie możliwości są do wyregulowania, do zrobienia. Wystarczy kliknąć jedynie te dwa switche razem, wtedy wchodzimy w tryb ustawiania brzmienia. Ustawiamy sobie sound. On będzie wtedy głośniejszy, ponieważ volume również w tym momencie jest programowane. Żebyście pamiętali o tym, że na przykład jeżeli cichszy kanał czysty, bo wiadomo, że czysty jest zawsze cichszy, podkręcimy sobie głośniej, zaprogramujemy, to w konkretnym ustawieniu, jak będziemy ustawiać kolejny preset, na przykład crunch, ustawiamy sobie konkretny wzmacniacz, gainy i tak dalej, będziemy mogli go ściszyć, żeby wyrównać ten poziom, przytrzymujemy. Już jest zapisany. Kolejny jakiś przester, przytrzymujemy, jest zapisany. Wychodzimy z tego trybu i mamy 3 kanały zapisane. Oczywiście jest to fajne, ponieważ jeżeli wejdziemy w ten tryb programowania, możemy wyłączyć każdą z sekcji. Jeżeli nie chcę na przykład sekcji preampu, bo będę korzystał tylko z sekcji ear, bo mam na przykład gitarę akustyczną i zapakowany ear gitary akustycznej i nie chcę nic więcej, może tylko reverbik, to mogę sobie wyłączyć sekcję na przykład preampu i delaya i efektów modulacyjnych. Wtedy wyłączam te poszczególne, przytrzymuję dłużej switch i wszystko śmiga. Tył, moi drodzy. Mamy przełącznik, włącz-wyłącz. Mamy tutaj wyjście USB, na mini USB. Jest to wyjście, które służy nam do łączenia się z edytorem bądź używania tego urządzenia jako interfejs. Ogólnie zobaczcie, zabieram to ze sobą w podróż, odpalam na słuchawki i mam wzmacniacz słuchawkowy, bez żadnych baterii, bez niczego. Po prostu genialne rozwiązanie. Posiadamy tu jeszcze jedno wyjście na telefon, byśmy mogli na przykład nasze pomysły zapisywać na telefon po wpięciu się w telefon. No, cudowna rzecz. Pod spodem mamy cały łańcuch, jak to wygląda. Wchodzi sygnał, mamy tuner, amp, modulacyjne, delay, reverb, paczka, cap, czyli te impulsy. I później cała sekcja wchodzi do tego Bluetooth, USB, wychodzi wyjście słuchawkowe, wyjście na zestaw po prostu docelowy, czyli
wzmacniacz bądź bezpośrednio interfejs, jeżeli używamy zewnętrznego, a jeżeli nie, no to możemy spokojnie grać sobie przez interfejs, podłączając się tylko przez USB, ale możemy też wyjść na monitory. Ja sprawdziłem to na live już, udało mi się to przetestować, zanim kręciliśmy ten film i powiem Wam, że jest absolutnie świat. To urządzenie brzmi naprawdę jakbyśmy wzmacniacz nagłośnili mikrofonem, z jego wszystkimi doskonałościami i niedoskonałościami. Po prostu tak, jakby faktycznie akustyk podstawił nam mikrofon na scenie i sobie później to, co musi, dokręcił już ze stołu mikserskiego. Moi drodzy, to urządzenie obecnie kosztuje, nie powiem Wam ile, wejdźcie na link pod spodem i sami zobaczcie, nie uwierzycie. Ja z tego korzystam, to urządzenie już jest moje, jak wspomniałem, przetestowałem go live i na pewno długo mi posłuży. Może służyć nam jako backup, jeżeli jeździmy z drogimi urządzeniami, ustawimy sobie trzy fajne soundy, no to w tym momencie wyciągamy to urządzenie, jak coś nam padnie, zobaczcie, nie mamy żadnego zasilania zewnętrznego, wszystko jest na akumulatorze, dzięki temu nie będzie nam nic brumieć, szumieć i sprzężać niepotrzebnie. Co więcej, powiem Wam, że według producenta to urządzenie po naładowaniu wytrzymuje 40 godzin. Ja używam go już trzeci dzień, po kilka godzin, bo sobie go testuję i faktycznie to wszystko działa. Jeszcze długa droga, żeby sprawdzić, czy faktycznie działa 40, ale jeżeli działa mi 3 dni, to zagram kilka koncertów bez problemów z ładowaniem. Co więcej, ładujemy tutaj przez to USB, którym również wychodzimy, a co za tym idzie, wystarczy nam ładowarka do smartfona. Urządzenie jest zachwycająco dobrze brzmiące, mega proste w obsłudze. Możecie wykorzystać to tylko jako ładowarkę impulsów, możecie go wykorzystać, jak wspomniałem wcześniej, jako interfejs. Jeżeli nie macie sporych środków na nie wiadomo jaki interfejs, cyk. Jeżeli chcecie użyć na przykład tylko delay, możecie przecież zaprogramować sobie trzy różne delaye z długością odbić. Możemy śmiało wpiąć się we front wzmacniacza i on będzie świetnie brzmiał, ponieważ to urządzenie tak jest wymyślone, żeby te delaye odbijały się we front wzmacniacza. Ja testowałem to również w końcówkę mojego komba i śmiało mogę Wam powiedzieć, że jest po prostu świat. Jestem zachwycony, możecie sobie na tym urządzeniu zrobić wszystko, co tylko chcecie za pomocą tych trzech presetów. Pozdrawiam Was serdecznie i posłuchajcie tak na szybko odpalonych kilku brzmień z gitarą, jak to gra. Mam nadzieję, że urządzenie się Wam spodoba. Ja zapraszam Was do kolejnych odcinków GuitarCenter.pl i bądźcie z nami. Trzymajcie się, cześć! We'll be right back.